Witamy serdecznie na kanale Trzy Pokolenia. Ryszard Kacprowicz. Patryk Kacprowicz. Witamy serdecznie. Dzisiaj odcinek specjalny. Dlaczego specjalny? Zapewne domyślacie się już po samej scenerii, bo znajdujemy się dzisiaj w pokoju muzycznym. Jak powstał ten pokój? Więcej informacji. Oddaję już Tobie głos. To jest moje kolejne hobby. Hobby. No i wspomnienia z lat młodości. Każdy młody człowiek miał jakiś sprzęt. No w latach 80. to był bardzo trudno dostępny. No wiadomo, że wspomnienia wracają. Wracają wspomnienia. I generalnie chodziło, żeby pokazać ten sprzęt młodym ludziom. Dobrze, ale nie powiedzieliśmy jeszcze, co to jest za sprzęt. No bo pewnie zapewne widzowie się domyślają. Piękne, srebrne obudowy. Widzimy też również te w stylu takim ciemniejszym. Co to jest za sprzęt? To jest polski sprzęt unitrowski. Marzenie każdego Polaka w latach 80. za takim sprzętem stało się w kolejkach, w różnych sklepach radiowych. To jest takie moje hobby. Po prostu chciałem ten sprzęt, jak to się mówi, ocalić od zapomnienia. Chciałem pokazać, jakie mieliśmy naprawdę ciekawe urządzenia, które na ogół... Historię, tak, no bo Unitra to nie są tylko radia. Unitra to jest potężna ilość zakładów, w których pracowali ludzie. To była polska myśl technologiczna, więc to też trzeba zaznaczyć. Tak, to była polska myśl technologiczna, ale drugo, dużo tych urządzeń było tak zwanych licencyjnych. Na przykład te wzmacniacze, które tu widzimy, są również pod nazwą Brandt, Emerson, Thomson i one były wysyłane na eksport. I gro tych urządzeń właśnie jest przywiezionych z zachodu. Nie każdy wie, że Thomson, Brandt, niby to jest francuska firma, a to są polskie urządzenia. Polskie wzmacniacze, polskie tunery, polskie radia. Podobna sytuacja była z głośnikami. Głośniki, które były wysyłane na eksport, były pod zupełnie inną nazwą, na przykład Dynamic Spiker. W Polsce były to jako Tonsilki, ewentualnie grupa ZG pod nazwą Ferra, wysyłane na zachód. Generalnie chodziło tu o to, że jednak to była taka różnica, no zachód... Pytanie, czy różniło się wnętrze elektronika, czy to było po prostu tak zwany rebranding, czyli zmiana tej plakietki, nazewnictwa, bo powiedzmy na zachodzie lepiej się przyjmuje nazwa Emerson niż na przykład... Dokładnie, bo nikt nie chciał... Czy tak to było, czy była po prostu zmiana... Generalnie urządzenia były te same, ale co? Wiadomo, że w bloku wschodnim częstotliwość radia była na 66 do 74 MHz, obecnie mamy od 80 do 108 i to była ta różnica, że radia, które szły, czy tunery na eksport, musiały iść tą częstotliwość, którą w tej chwili mieliśmy. Nawet mam tu taki ciekawy egzemplarz radia, które było kupione w Peweksie, każdy wie, co to był Peweks, Siemens, i jest taką ciekawostką, że radio ma skalę na naszą starą, tak zwaną komunistyczną częstotliwość, czyli 66 MHz do 74. I teraz w momencie, kiedy mieliśmy to radio, jak to się mówi, sobie odsłuchać, trzeba znowu przestroić na częstotliwość zachodnią. Na skali jest napisana stara częstotliwość, a on już pracuje w nowej. Także tak, to są takie ciekawostki. Ja może wspomnę jeszcze o tym, że także zajmujesz się przestrajaniem tych radiów. Tak, oczywiście, no bo wiadomo, że żeby te tunery czy radia chodziły, no to trzeba przestroić na tą częstotliwość wyższą, czyli 88 do 108 MHz. I dlatego, no żeby to chodziło, nie? A tu mam kilka takich ciekawych egzemplarzy, właśnie co Patryk wspomniałeś, czym się różniły. Te radia miały po przełączeniu dwie częstotliwości. Taki tuner ma między innymi Dzierżoniowski, który ma częstotliwość tą 66 do 74 i od 88 do 108 MHz, czyli ta, która jest obecnie. Bo tak naprawdę to dopiero bodajże w 2000 chyba roku, 99, przeszliśmy na tą częstotliwość ogólnie dostępną, która była na zachodzie. Ja zapytam tutaj o te marzenia. Nie wiem, czy spełnione, niespełnione. Pewnie nie każdego było stać, nie każdy mógł znaleźć wymarzony sprzęt. No bo było wspomniane o wzmacniaczu, mamy również magnetofony, amplitunery, różnego rodzaju korektory. I teraz pytanie, czy mamy jakąś linię, mamy jakąś serię, czy to się układa w jakiś jeden komplet i możemy zebrać po prostu całą wieżę?
To znaczy tak, w tamtych czasach to było bardzo ciężko cokolwiek kupić, jak to się mówi, w komplecie. Sprzedawane były oddzielnie tunery, wzmacniacze, magnetofony. Jak się udało kupić komplet, no to kompletowało się podobno, ale są tak, że oddzielnie wzmacniacz inny, oddzielnie tuner, oddzielnie magnetofon. Po prostu kupowało się to, co można było dostać. To teraz pytanie, czy ty masz już takie komplety, nie, no komplet, zebrane? Tak, oczywiście, że mam, no to może później omówimy sobie. Tak, to myślę, że tak. Niebawem przejdziemy do omawiania każdego z tych zestawów. Myślę, że starczy nam czasu, żeby przejrzeć wszystko, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. A jak nie, to skupimy się po prostu na tych najbardziej popularnych albo najbardziej ciekawych zestawach, bo niekoniecznie sprzęt musi być ciekawy z tego względu, że jest go mało, ale ze względu na to, że ma ciekawą historię. A niektóre sprzęty, z tego co mi opowiadałeś przed nagraniem, mają bardzo ciekawą historię, ze względu nawet na to, jak ludzie je traktowali przed tym, jak te sprzęty zostały oddane do ciebie. No, ja pamiętam sam takie momenty, że przyjeżdżałem po prostu do warsztatu i oglądałem wiele rozłożonych na czynniki pierwsze, czy to wzmacniaczy, czy to tunerów, które tak naprawdę regenerowałeś, naprawiałeś i dawałeś im nowe życie. To samo było z głośnikami, bo tu też warto wspomnieć, że widzimy tutaj, oczywiście kadry ze studia będą i przedstawimy, jak to wygląda, ale naprawdę mamy bardzo dużo tutaj głośników. I ja nie zapomnę, jak wchodziłem do garażu, to ojciec tam skrupulatnie, bardzo, bardzo dokładnie naprawiał te membramy, coś więcej. Tak, wymieniliśmy membramy, tak, oczywiście membramy, bo gro tych głośników po pewnym czasie giną pianki. Pianka po prostu jest z gąbki i ta gąbka kruszeje. No i niestety membramy są może w dobrej stanie. Niekiedy są już tak, takie mam egzemplarze, ludzie mi poprzynosili, że i membramy były pogryzione. Jeden taki komplet głośników dostałem, gdzie się szczury zalęgły w piwnicy, aczkolwiek no, głośnik jest fajny i trzeba było go odnowić. Nie? Więc całe membramy, tak samo wzmacniacze, seria WS, no to składam je po prostu od podstaw. Rozbieram na czynniki pierwsze i składam WSA 205, 303, 405, 500. O tych modelach porozmawiamy zaraz. W każdym razie, drodzy widzowie, też taka informacja do Was, bo często może znajdujecie się w takiej sytuacji, gdzie schodzicie do piwnicy, wchodzicie na strych i widzicie stare głośniki, stary sprzęt, które tak naprawdę membramy są poniszczone, już myślicie, że to się do niczego nie nadaje. No to nie do końca jest prawda, bo możemy w bardzo fajny sposób nadać tym głośnikom nowe życie i to właśnie robi ojciec, więc jeżeli macie takie zapotrzebowanie, no to myślę, że trochę czasu można poświęcić i pomóc ludziom w regeneracji takiego sprzętu. To prawda, no bo tak naprawdę w latach 2000 ludzie wyrzucali ten polski sprzęt. Dużo poszło na śmietnik, naprawdę ciekawych egzemplarzy, a niektórzy jeszcze mają, trzymają to, no i od jakiegoś czasu jest renesans na tym. Ludzie chcą mieć nawet w domach takie sprzęty. Ja osobiście również słucham czarnych płyt, gramofonu. Patryka też zaszczepiłem. Zgadza się. Teraz dostałeś nowy gramofon, który będziemy też naprawiać, składać. Tak. Także to jest fajna sprawa i dużo młodych ludzi na różnych portalach internetowych pokazują swoje sprzęty, które naprawiają. I to jest fajne, że pamiętają, tak jak mówię, no, pokolenie swoich rodziców, swoich dziadków. Dlatego to jest takie fajne. Uważam. Ja myślę, że nie tylko pokolenie rodziców, dziadków, ale również moje pokolenie, ponieważ jak spojrzymy sobie na te sprzęty, no to dzisiejsze te kształty są takie pożądane. One są takie bardzo proste, można powiedzieć kanciate, ale dziś chociażby oglądamy najnowszy samochód od Tesli, tak? Cybertrucka. To też on ma właśnie takie srebrne kształty, takie futurystyczne i mimo tego, że ten sprzęt był robiony w latach 80., to w moim mniemaniu on bardzo ładnie prezentuje się już w tych nawet nowych aranżacjach mieszkań i nie można się tym sprzętem powstydzić, a wręcz przeciwnie. On robi wrażenie, przyciąga. Odeszliśmy w pewnym momencie od takiego designu, powiedzmy, zaokrąglonego, bardzo nacechowanego takimi no i dużo wiodami LED, plastików, a to jest jednak porządna metalowa obudowa i to naprawdę robi wrażenie. Ja osobiście bardzo chętnie bym taki sprzęt widział u siebie w mieszkaniu, no bo robi wrażenie, jest estetyczny, jest prosty, ładny,
nie atakuje zewsząd tymi światełkami, tak jak w latach 90. te sprzęty no, były. No, od 2000 do 2000. Tak, 2000 weszły jak. No i dlatego ludzie zaczęli wyrzucać, no, zaczęli się zachwytać zachodem, no ale niestety te sprzęty, no i przede wszystkim wszystkie te sprzęty nowe może chodzą fajnie, ale to jest dźwięk już cyfrowy. Tu jest typowy dźwięk analogowy, który ma, no może nie jest to taki dokładnie taki czyściutki, piękny, ale to jest właśnie ma ten charakter w sobie, że słyszymy ten trzask płyty, kaseta trochę zwalnia to, no i na włączeniu magnetofon szpulowy, to widać, te szpule się obracają. No to jest, to ma swój klimat, o tak bym to powiedział. No, chciałbym Państwu pokazać bardzo ciekawy sprzęt, bardzo pożądany na owe czasy. To jest Radio Elizabeth. Ciekawa historia tego radia jest, otóż w schyłek lat 70. Dzierżoniów pojechał do Japonii po licencję, bodajże do licencję nowego radia i jeden z Japończyków zakochał się w naszej polskiej dziewczynie, w Eli, i powiedział, że sprzedadzą nam licencję radia, jeżeli nazwiemy ją nazwą. To jest taka anegdota, czy prawda, nie wiem, ale coś ty było. Dlatego Radio Elizabeth nazywa się od dziewczyny, w której zakochał się Japończyk. Generalnie Elizabeth, z tego co wiem, to jest radio firmy Sanyo. To jest bardzo fajne radio, Mercury. No i tu jest taka perełeczka moja, Radmor 5102, jeden z pierwszych modeli, ale w stanie perfekcyjnym. Piękne zielone wskaźniki, no co ciekawe, to jest tak zwane pseudo-quadro, no też będziemy musieli kiedyś opowiedzieć na temat tego radia. Włączane, fajne, na sensorkach i to jest radio w pełni sprawne, w stanie idealnym. A tu już jest też Radmor, ale już troszeczkę taka wersja biedniejsza, bo to radio jest z 77 roku, kiedy, jak to się mówi, te wszystkie podzespoły były sprowadzane z Japonii, wskaźniki, sensory. Natomiast tu już jest wersja taka troszeczkę biedniejsza, aczkolwiek zaczęto dokładać korektory. No i tutaj na przykład wskaźniki wychyłowe jest tylko i reszta już jest na diodach. To coś mówili, że sytuacja zmusiła, że tych wskaźników nie było, więc zaczęto te tunery, amplitunery robić takie biedniutkie. Do tego był tak zwany korektor i tuner. To jest tak zwany amplituner, który miał tylko UKF. A żeby można było słuchać fal długich, średnich i krótkich, była dokładana taki mały tunerek. To, co żeśmy mówili, że to jest taki typowy zestaw radmorowski, to jest typ ten TE, czyli tuner z equalizerem i z tunerem. Natomiast to radio, czyli ten amplituner, jest bardzo ciekawy, bo to jest jedna z pierwszych wersji. Tutaj te nowsze już mają deseczki takie z boku, a tutaj ten front panel jest typowy, cały metalowy. Bardzo fajne radio, jeden z pierwszych modeli. Następny był model 5102. Dodatkowo miał tutaj przycisk, tak zwany kontur. Także to jest taki biały kruk. To było też w różnych kolorach, nie? Srebrny, czarny, tu mamy na dole czarny. No i troszeczkę nowszy, nie mam tu w tej chwili amplitunera do tego wzmacniacza. Także to są zakłady radmorowskie z Gdańska. No, ten sprzęt jest nadal bardzo popularny. Jeden z najfajniejszych zestawów z lat 70., syłek 90., 80. I w ten skład wchodził tuner TSH-113, magnetofon MSH-101 i WSH-205. Fajny wzmacniacz. Ciekawostką tego wzmacniacza jest tak, że on ma dwa oddzielne transformatory, tak jakby dwa oddzielne monobloki,
ale również, jeżeli nie można było dostać 205, występowały wzmacniacze bez wskaźników, tak jak tu widać. Najprostszy WS-205, tu jest akurat pod nazwą Emerson. Pod spodem jest Thomson, czyli 405 i 505. Każda z tych wzmacniaczy różnił się mocą i tymi przełącznikami, takimi hebelkami. Tak jak tu widać, na przykład 205 nie miała dodatkowego tego przełącznika. To jest przełącznik, nie wiem po co, no 70 Hz. Natomiast WS-503 miał dodatkowy jeszcze przełącznik, także on miał tu 5 przełączników, stereo modo, podbijanie jakichś tam tonów, i to był wzmacniacz, który miał 4×45 W, ten miał 35, a ten miał 4,25 W. Natomiast ten miał 4×60 W. Wszystkie te wzmacniacze pasowały właśnie do tej wieży. W późniejszym czasie zaprzestano, bo to były dość drogie sprzęty, zaczęto produkować w Dzierżoniowie na tej samej bazie magnetofon NSH-101, tak zwaną wieżę Faust, Traviata i Etiuda. To jest właśnie ta wieża. Magnetofon jest dokładnie to samo, tylko ma troszkę inny układ przełączników. Również pod tą samą nazwą była robiona mini wieża, która miała dodatkowy jeszcze equalizer, czyli korektor graficzny, tuner, magnetofon. Wieża była mini. Jeszcze zdarzało się dostać gdzieś tak zwany timer, czyli zegar. Fajnie to wyglądało, później Wam pokażę taką mini wieżę. Także to były bardzo pożądane sprzęty, no i bardzo drogie. Zwłaszcza ta wieża TSH, MSH i WSH-205. Tutaj widzimy głośniki. Są to głośniki Altusy. I tak jak powiedzieliśmy wstępnie, jest to taka wersja głośników typu Dynamic Spiker. Jest to bardzo rzadka wersja głośnika, bo jak znawcy wiedzą, Altus występował zwłaszcza w tej linii pod nazwą Altus 75, Altus 110 i Altus 140. I właśnie te głośniki, które tu widzimy, to są Altusy 140. Natomiast jest tutaj taki mały szczeniaczek. To jest głośnik Dynamic Spiker HX70. I to jest taka ciekawa wersja. To jest to samo, powiedzmy, no może nie to samo, ale jest to dużo mniejszy głośnik, bo niskotonowy jest 20-centymetrowy. I to jest tylko i wyłącznie wersja ekspertowa. Ona nie występowała pod nazwą Altus. Ktoś podobno mówi, że to jest Altus 65. Natomiast różni się tym, że na rynek eksportowy był montowany głośnik kopułkowy, a większość Altusów miała głośniki wysokotonowe. Tutaj jest natomiast wersja typu Alton i Milton. I tak jak mówiłem, wszystkie te głośniki charakteryzują się, że po pewnym czasie te pianeczki w koło gniły. Chciałem pokazać Wam, jak wygląda głośnik rozebrany. To znaczy, to jest głośnik, który wydawałoby się, że jest do wyrzucenia. Z takiego głośnika można zrobić dokładnie takie cacko, jak tu widać. Po wymianie membrany, cewki, membramy, cewki. Także to wygląda jak złom, aczkolwiek normalnie działa tak, jak tu widać. Także jeżeli Państwo macie te głośniczki, nie wyrzucać, bo naprawdę szkoda. Szkoda, bo to jest pełna historia. To jest akurat właśnie 20-centymetrowy głośnik, taki jak w tym Dynamic Spiker. Także tak to wygląda. Tak samo tu mam ciekawą historię. Nie wiem, czy to widać, ale pokażę. To jest Radmor. Radmor. Wersja ta, która jest. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Historia jest bardzo ciekawa. Dostałem to radio od starszego pana, który
podarował swojemu wnuczkowi, który poszedł do technikum elektronicznym, żeby go przestroił. No i niestety wnuk zamiast go naprawić, sprzedał deseczki, sprzedał gałeczki i rozżalony dziadek zabrał ten sprzęt i przywiózł go do mnie i mówi: panie, to ja 2 tygodnie stałem w kolejce, żeby kupić to radio, a ten baran wziął, posprzedawał gałeczki, deseczki, żeby mi coś z tym zrobił. No niestety, to tylko jest dawca. Dawca do sprzętu, który jest uszkodzony. Także no, historie są bardzo ciekawe. No tu na przykład to, co opowiadałem, głośniki, w którym zaległy się szczury. Zjedzona została membrana. I... ale w pełni sprawne. Po wymianie membran, głośników, one będą normalnie chodzić. Wiadomo, że foniery trzeba powymieniać. Niekiedy się to nie opłaca.